Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dishonored, w którym na początku... Corvo! Everyone says you did something good tonight. Wtedy to właśnie na początku będziemy celebrowali z lojalistami naszą wygraną, ale jak mówiłem w poprzednim odcinku, nie mam za grosz zaufania do tego. Word is spreading all over the city. The tyranny is over. By this time tomorrow, Emily will be on the throne. After that, we'll clear your name and put everything we've got into rebuilding the city. I wish there were more of a city to rule. Most of Dunwall is rats and corpses. The Admiral was right, I'm afraid. Corvo, you did your job while the rest of us sat on our asses. Our work starts tomorrow. Tonight, rest easy. Tomorrow, we crown an empress. To Corvo, the man who served to change the course of history. To Emily Caldwell, and the new dawn rising for Dunwall and the Empire. She'll need higher mathematics, court protocol, and cosmology, of course. Do you provide these things? Of course not, no. I just think I should have a central role. She trusts me. It's true, she does, but she should trust all of us. Don't you trust me, Callista? No ja na przykład nie. Ni hu hu wam nie ufam. O! Co się dzieje? Łóżko. Dobra, a mogę jeszcze pogadać z Piero? Za ten czas? Mogę? Do you need me to put something together for you? No oczywiście, pokaż co masz. Wybuchowe pociski! No ciekawe. Kupię, no bo oczywiście nie po to zgarnąłem plan, żeby tego nie kupować, ale... Proszę, proszę. Ciekawe rzeczy tutaj zgarniamy. Dobra, remedium. Czy chcę kupować remedium? Niekoniecznie, bo dużo tego zgarniam podczas misji. Żeb granat. Dobra, kupmy tak ze 5, żeby mieć chociaż te lekko ponad połowę. No, bełty bym sobie kupił. Bełty do, w sensie usypiające. Do kuszy zwykłych nie potrzebuję. Ostrza też mogą zostać. Klucze mam prawie full, więc nie ma co tego wykorzystywać. A te pociski wybuchające. No, kupmy tak ze 2. O! A, ja to po 3 sztuki w ogóle kupywałem. O, warto wiedzieć. Myślę, że to po sztuce zawsze idzie. No dobra. Ej, no! No nie, nie no, ni chuja, no oni nas otruli jak nic. Że nie bez powodu Corvo, znaczy Corvo ma teraz takie omamy wzrokowe. O, audiograf. I'm taking part in history here. Dunwall is on the verge of a new age, a better age. And this old sailor has had a role to play in it. I doubt I'll be remembered, as the worthy men who made this happen are truly the heroes. And one feisty little girl who hides the sadness of missing her mother very well, bless her. But perhaps someday someone will listen to this and know that a humble sailor named Samuel was a part of it all. Okay. I know it's a good day, but the rats are still here, aren't they? I look out at the river and still see the bodies going by. The boatman has a good heart and respects you. Dobra, on tutaj serce nie mówi nic więcej, ale kurde, nie podoba mi się właśnie te takie omamy, które Corvo ewidentnie ma. Patrzcie. Wejdź na górę. Zeskocz. Dobra, czy teraz będzie jakiś jeszcze ko... Gleba.
Myślałem, że jakieś jeszcze nagrody może będą, ale ewidentnie nie. Samuel, you move like you've been drinking. Did the poison work its magic? Is he dead? It better have worked. It cost me a month's profit. Yes, sir. I believe Corvo has breathed his last. Just as you wanted. You've done a fine job, then. Remember, we need the body. If we come forward with the corpse of the man who murdered the Empress, we'll be greeted as heroes. Yes, it'll grant us legitimacy. We'll be the men who rescued Emily and brought down the Lord Regent and his assassin. You'll see to the body, won't you, Samuel? Yes, sir. Ej, ale Samuel miał być dobry! I'm sorry something terrible, Corvo. But I only gave you half the poison. They were watching me and it was all I could think to do. I think you're strong enough to survive that. I'll put you on a raft and then I've got to ship out myself before they find out I've gone against their wishes. Snakes. They'll want to do the same to me as soon as I've outlived my uses. Hopefully you'll wake up and find your way out of this cursed city. Okej, okay. Samuel, szanuję za to. O, do zatopionej dzielnicy trafimy. Tu jest Daud, czyli czeka nas pewnie spotkanie z prawdopodobnie zabójcą ukochanej Corvo. Bo tak cały czas myślę, że Corvo jest faktycznie ojcem Emilii. No to będzie ciekawe spotkanie. I tu właśnie teraz żałuję, że nie będzie jakiejś gadki między nimi. Aż by się prosiło, nie? Zobaczmy. Zagubiony. Zdradzony przez Havelocka, Martina i Pendletona, zostałeś w ostatniej chwili ocalony przez przewoźnika Samuela, który zostawił cię zagubionego w zrujnowanej części Dunwall. Dobra, ale okej, widzę zdrowie. Nie zeszło mi totalnie. Może dopiero zejdzie w trakcie misji. This is the one who was with the Empress when she died. Poison. Tivian stuff. Amateur work. He'll live. That's up to Daud. O kurde. Ciekawe. Ale że oni nie komentują w ogóle tego? Że Corvo jest naznaczony? Chyba, że dopiero Daud to skomentuje. I know a great deal, bodyguard. I recognize those marks on your hand. A gift from your friend. The one who talks to you in the dark. Talks to you when you visit his shrines. I visited those shrines too. And I know what it felt like to shove a blade into your empress. But I don't know you. Who you are, and who you fight for. They're a mystery, and I can't allow that. Ej, no co? Ty gnoju! Wiesz, ja wydałem na te rzeczy? O, super, wpustce once again. A dostępne tylko i wyłącznie serce i moce. Here you are at last, in a ruined and drowning world, held captive by the man who killed your empress, the assassin Daud. Your friends poisoned you and dumped your body in the river. Did they do it to protect themselves, so no one would ever know what they'd done?
Or was it because they were a single move away from controlling an empire, and they knew you'd never let them manipulate Emily? Maybe none of these. Perhaps that's just the nature of man. Dobra, opis widzę bez zmian. Lecimy dalej. Ale maskę mamy dalej przy sobie. Ucieknij z więzienia. Okej, hajsu też nie mam, czyli nie mam nic. Mam tylko dostęp do mocy. A, potek też nie mam. Zajebiście. Luzowana cegła. Dobra, pewnie mógłbym w teorii przejąć szczura i gdzieś tutaj iść na dół. A może... Może właśnie pójdźmy górą. Jeszcze raz. Okay. Jeszcze. No i pięknie. To jakiś rewident. No on nie miał tyle szczęścia co ja. Wróć do rafinerii, gdzie został porzucony twój sprzęt. Oj tak. Do bazy Dauda do sprzętu. No nie ma bata, idę po to. Nie po to tyle to upgrade'owałem. Ostrze skrytobójcy. Okej, dobra, mamy chociaż broń. Notka o nagrodzie za Korvo. Daud, przyłapanie Korvo w posiadaniu tej maski to mógł być wyrafinowany podstęp, którego celem było wrobienie go. Teraz jednak świeżo ogłoszony Lord Regent Havelock ogłasza całemu miastu, że ma dowód łączący Korvo z zamaskowanym złoczyńcą. Nagroda wynosi 30 tysięcy, ale jeśli Korvo naprawdę jest zamaskowanym złoczyńcą i odpowiada za wszystkie... Kto to tak tłumaczył? Zamaskowany złoczyńca? Że Masked Villain? Tak to było po angielsku? I odpowiada za wszystkie rzeczy, o jakie oskarżają go plakaty listy gończe. Spodziewam się dwa razy wyższej nagrody, ponieważ mamy go żywcem. Powinniśmy wytargować jeszcze więcej. Co do Slack Joe'a? Obserwowaliśmy go przez tydzień i kiedy byliśmy gotowi wykonać nasz ruch, on nagle zniknął. Może opuścił miasto? Rufio. Rufio pewnie jeden z jego... A, patrzcie! Jednak się przydała tutaj plotka. Rejestr poszukiwanych za nagrody. Urywek rejestru. Kroningan wyeliminowany. Salagard nie wiadomo gdzie jest. Elizabeth uprowadzona i dostarczona. Buff wyeliminowany. Odmówiono zapłaty. Zleceniodawca wyeliminowany. Prawidłowo. Nieznany zamaskowany mężczyzna. Zdemaskowany jako Korvo. Ale wiadomo, jeszcze nic. Nic dalej. Korvo w zamknięciu ma być dostarczony żywcem. Slogjaw miejsce pobytu nieznane. Raport dla Dauda. To jest urządzenie muzyczne, które rewident miał przypięte na piersi. Gdy działało, nie byliśmy w stanie przeprowadzić transerwałów ani magnetaty. Sugeruję, abyśmy wszyscy się dobrze temu przyjrzeli. A, chodzi o tą. Tutaj kolejne ostrze widzę. To jest chyba rewidenta. Czemu to w ogóle wygląda jak Czerwona Królowa? W sensie tak mi to strasznie wygląda, jak ostrze Czerwonej Królowej. Nie mogę tego włączyć, ale może to i dobrze. Dobra. Możemy atakować, możemy używać mocy. Jazda w takim razie. Elixir, cyk, cyk. Dobra. Tam coś jest jeszcze niżej, ale to jest chyba ten cały kawior, czyli tylko i wyłącznie rzecz do jedzenia, czyli niewiele mnie interesująca. Ty, a runy też mam? Czy też mi zabrali? Nie, dobra, runy mi zostawili akurat. Dobra, na szczęście upgrade'y dopiero dalej działają, więc mogę biegać, nie muszę cały czas tylko się skradać. Dobra, czekaj, nie tam, tędy. O! Kurde! Za wcześnie użyłem. Chodź tu za mną.
tick. No i pięknie. Do kolegi. Nie wiem, czemu taki hałas wydałeś, no ale dobra. No, wejdź tutaj. To miedziane druty. Tutaj. Robota w Brigmore. Ciekawe. Jest dodatek z Brigmore. Rinaldo, wykonaj robotę tak jak ci kazano i nie kwestionuj więcej moich planów. Tak, kobiety, które spotykają się w ruinach rezydencji Brigmore, posiadają zdolności takie jak nasze i wykorzystują zatrute strzałki, ale prawdopodobnie jak dzielisz moją zdolność migania przez przestrzeń dzięki sztuce z transwersałem, dziedziczysz też moją odporność na niektóre toksyny. Tak jak ci powiedziałem, gdy do nas dołączyłeś, to kolejny z moich darów. Ktokolwiek służy mi wiernie, współdzieli część mojej mocy. To może, choć nie musi, pomóc ci przeciwko ich truciznom. Przywódczyni wiedźm z Brigmore ma zapłacić za swoją zdradę. Jeśli ci się uda, twoja działka wystarczy do wybudowania sobie pięknego domu w Serkonos na starość, zakładając, że jej dożyjesz. Proszę, a Serkonos to zdaje się jest chyba ojczyzna Korvo, jeśli się nie mylę. Bo gdzieś tam w jakiejś notce było napisane chyba, że... Albo sam Korvo pisał, że pochodzi właśnie z Serkonos. No i gdzie ten nasz sprzęt jest? Gdzieś tam. Dobra. Wiadomo, jak zeskoczę stąd do wody, to mi się nic nie stanie, ale... Trzeba jeszcze rozejrzeć. Gratulacje. Naprawdę. Opisałeś się inteligencją. Tak, więcej nie wyjdzie. Wyłaź z tej wody. O, proszę, kolejne miejsce, którym warto się zainteresować, widzę. Tylko tu muszę wejść na łańcuch. Przecież tam podleczę co nieco. Okej, mamy pistolet. Miód do kuszy. Zajebiście, szkoda, że nie mam kuźwa kuszy. Są oczywiście bełty, które są zostawione w tych typach. Ponownie, co mi po tym? Tu mogę wejść. No dobra, ogólnie widzę, jest spoko. Jaki są na dole. Więc wypada się nimi zająć później. Chociaż już słyszę, że już się zdążyło odpalić. Dobra. Chciałem mieć pewność, co otwieram, ale tak. Są tutaj drzwi. Muszę tego oczywiście robić, no ale nie zaszkodzi. Kolejny pocisk. Tak, tylko jaki jest problem tego pistoletu? Nie przeładowuje się tak jak mój pistolet. Czyli nie automatycznie. To jest ten najbardziej basicowy pistolet jaki jest. W tym przypadku... Trafiłem. Nie wiem jak, ale trafiłem. Sporo tych bełtów tu widzę jest. Wszystko zgarnięte. Tutaj kolejne granaty i te.
Rozkazem rewidenta Campbella. Życzę ci bezpieczeństwa i odwagi w twojej wyprawie. Skrytobójca Daut i jego poplecznicy, kultyści są powszechnie znani jako wielorybnicy z powodu noszonych przez nich masek robotników pracujących przy tranie. Strzeż się, bowiem Daut może posiadać niespodziewaną moc i odporność. Postępuj z najwyższą ostrożnością. Dobrze sobie zasłużyli na swoją niesławę. Mają bazę wewnątrz budynku Izby Handlu w ruinach centralnego Rathshor. Wszystkie drogi prowadzące na ten obszar zostały zablokowane z wyjątkiem wiszących szyn. Znajdź stację na Rathshor Market. Stąpaj ostrożnie, bowiem kultyści zapewne wykorzystują szpiegów, by obserwować ten szlak. Podpisano nad Revident Campbell. Ciekawe, kiedy to napisał, nie? Okay, widzę, że tak niestety... niczego... zdziałam. No to jak masz... jak mam go otworzyć? Musi już powinien otworzyć sam z siebie tak naprawdę. Czemu wyknąłem tego? Halo. Już miałem wystarczającą moc. Dobra, wytrzymałem strzał z pocisku. O dziwo, wytrzyma! Co mam po prostu wejść? Żartujesz sobie, tak? Serio, w takim durnym miejscu musiałem stanąć, żeby on zaczął łaskawie do mnie pluć. Bo nie wiem, że strzelać, ale pluć po prostu. XD. Więcej granatów. Więcej jest też trupów, no ale z nimi niewiele tutaj zrobię. Miałby szczur ewentualnie do zjedzenia, ale... niepotrzebne. Dobra, sprzęt jest tutaj. Idziemy w takim razie. I zobaczmy. Więcej granatów. No, jeden przynajmniej. Jeszcze więcej trupów, bo why not? Kolejny eliksir, poproszę. A pytanie, czy mi te eliksiry zajebali, czy te eliksiry jednak tam zostały? I tam wiecie, wszystko co moje tam zostawili. Nie no, ludzie, bez żartów. Ej, wait, to był jakiś rewident, widziałem. Rysowana cegła. No niewiele mi potrzebna, jeśli mam być szczery. Go zabiło. Nie cackało się. O, szysz, ty. Oczywiście, że to musiała być ta wybuchająca flaszka. O cóż by innego? Tu. Zamknięta na klucz. Klucza oczywiście nie posiadam, więc nie przejdę. Chyba, że górą, ale... przejdźmy po kolei. Dziwo, jeszcze jakiś chleb zdatny do jedzenia. Będzie. Tutaj więcej jedzenia. A nie, przepraszam. To nie jedzenie, to tywiańska ruda i miedziany drucik. Także... przygarnijmy to oczywiście. Ty właśnie, a propos. Kurde, po tej lokacji też nie zobaczyłem, ile tego mam. Albo czy w ogóle coś tam jest. Runa i kościana amulet. Dobra, bo mam tego save'a jeszcze, o właśnie, tego save'a sprzed jeszcze
w ogóle zejścia niżej, więc zobaczmy, czy są tu jakieś amulety bądź runy. Jest jeden kościany amulet, ale on jest blisko sprzętu. Okej, więc na powrót możemy go sobie zgarnąć. Dobra. Wracamy do tego. Wracamy do tego save'a. Jeden amulet jest tutaj. Runa jest na prawie 100 metrów przede mną. Jak będziemy szli do sprzętu, no to szybko ogarniemy potem amulet, bo widzę, jest ten sam budynku, tylko trochę niżej. Zobaczmy, co się jeszcze kryje. Pójdź na poziom ulicy Ratcher Waterfront. Nie. Ja chcę zostać tutaj. Ja proszę, jakaś alternatywna droga do tego miejsca. No i dobra. Chodzimy tutaj. No i jesteśmy w rafinerii oleju. Teraz dostać się do samej rafinerii jeszcze. Okay, runa jest gdzieś tam. Jeszcze więcej tych cholernych skorupiaków. Pocisków nie mam wystarczająco, niestety. Runa jest więcej gdzieś pod wodą. Au! Dzida. Dobra, gdzie ta runa? Aha, tak. A nie, tutaj leży normalnie. Zbieramy. Jedna z pięciu run. Dobra, myślę, że jak zagarniemy sprzęt, dopiero potem zajmiemy się tymi skorupiakami, no bo teraz to nie ma sensu. Ogólnie przez to, że nie mam niczego, czy mogę do nich strzelać. No, chyba, że granat by dał sobie jakąś radę. Fajnie, sobie poradzi. Dobra, kiedy ty się otworzysz na tyle, że mógł coś z tobą zrobić? Teraz? Nie? Który? To ten tutaj chyba? Nie. Seriously? Ale fajne jest to, że ta woda też jakby neutralizuje ten aż tak bardzo ta eksplozja, nie? To jest bardzo fajne. Mam jeden eliksir, ale jeśli nie zabrali mi eliksirów, które miałem przy sobie, no to będę miał ich teraz pełno. Dobra, to mogę napełnić zbiornik stranem. Potrzebował. Tutaj mamy coś cennego. A, okej, tu potrzebuję tranu, żeby mieć zasilanie. Spoko. Nie ma prądu, to nie działa. Ale na szczycie są tam puste zbiorniki z trana, więc nie ma się co martwić. Jakieś wejście takie normalne. A jeśli jest, to jak widać niedostępne dla mnie póki co. Więc dobra. Bierzemy zbiornik. Tam więcej tych skorupiaków jeszcze. A w ogóle to jest dozownik zbiorników. A dobra. Leży. Zostawiamy ten. Zabieramy go. Zostawiamy tutaj. No i opalamy. No i schody się ogarniają. Super. Tu ile tych zbiorników się znajduje? Dobra, dobra,
dobra, moment. O, pewnie jeszcze, kurwa, szczury mi tu dajcie, bo tego potrzebuję. Macie. Granat, no ale trudno. I najwięcej się ich pozbyć. Kolejne, tam są trzy. No, niestety, bez granatów niewiele sobie poradzę. No chyba, żeby je sprowokować, żeby się otworzyły. Mi się ten jeden jeszcze otworzy. Zakrzyp czas. I z tym mogę teraz udziałać. Bardzo ładnie. No. A, dobra, widzę, nie każdy skrup jak ma w sobie perełkę. No dobra. Co mogę, to zabiorę. Też nic nie miał, ten coś miał. Też coś miał. Gdzie ten amulet się znajduje? Tam. Okej. Tutaj ten monet. Więcej. Tutaj notka. To Stew. Hej, Stew, więc tak, stara rafineria wciąż ma kadzie wypełnione przetworzonym tranem, którego nikt nie tykał. Musimy tylko zebrać trochę pustych zbiorników i użyć pomp, które mają w stacji frontowej, aby je napełnić. Ponieważ poziom wody jest wysoki, będziemy mogli bez problemu wpłynąć stamtąd łodzią. Tylko nie idź sam, tam wszędzie są skorupniki rzeczne, to twarde sztuki. Pisano Mitch. No i gościu poszedł sami, tyle go widzieli. Rafineria ma maszynę do napełniania kanistrów na tranu. No super, no ale ja oczywiście już to wiem, no bo ślepy nie jestem. Dobra. No i tak patrzę, no to nie mam nic więcej do zgarnięcia. Tu jest kolejny płaczek, widzę. To, że jest tutaj na dole. Czyli dopiero w miejscu, do którego ja się dostanę. Dobra, czy ja chcę iść, kurde, najpierw po ten amulet? O, oczywiście, że chcę, bo go widzę, mam mega po drodze. Tak patrzę. Gdzie on jest? Na tej wysokości. Zobaczmy, czy jest tutaj wejście. A, jest. Bardzo ładne. Bo i nie. Chociaż. A czekaj, to jest tam z drugiej strony. Dobra, czyli tak muszę inaczej przejść. Wypadałoby jednak znaleźć coś do jedzenia. O właśnie, tutaj się na dole znajduje ten amulecik. Come on. Oddaję aż 8 w tej misji! Nieźle. Woda życia. Picie z fontan odnawia niewielką ilość zdrowia. Aż tak tego nie potrzebuję. Manę? Jak najbardziej. I żeby to jeszcze więcej odnawiało? Tym to też. Ale życia? Nie. Życia odnawiam sobie o wiele, wiele więcej dzięki jedzeniu, którego jest po prostu dookoła pełno. Oraz... No, głównie dzięki eliksirom sokołowa. Why would he come back here? Hard to say, but we could watch this. We'll see it from the rooftops. All right. If nothing else, we can cut him off at the market. He can't get through the rail station without the key. This one is resourceful. You'll find a way. Droga do obozu Dauda prowadzi przez dworzec centralny. Drzwi na stację są na stałe, zamknięte na klucz. Aha. Okej, okay. Zawinęli się stąd, widzę nawet na rękę. Muszę zużywać. Czasami zapominam przecież, że jak wejdę w ten łańcuch, to się go złapie z automatu. Jak do ostatniej chwili to trzymam. Do opuszczenia potrzebuję tranu. Tu są zbiorniki z tranem. Tylko jak na złość, oczywiście nie przejdę sobie tutaj z nimi. Muszę ten zbiornik, w sensie mogę ten zbiornik wyrzucić tam na sam dół i potem z nim wrócić, no ale...
więcej. Teraz by się jakiś szczur przydał, żeby przez to przemknąć, no ale dobra. Jedno remedium. Tylko przy sobie, tak więc... lepiej uważać. Pieśni harpunników. O, dalsza część. Dajcie mi chwilę. Okej. Okay. Przyda się na później. Dobra, kolejna notka. Żarcia. I o polowaniu na wieloryby. Teraz tak sobie, kurde, myślę, że jednak ta inwestycja run w witalność mogłaby nie być takim złym pomysłem. Zwłaszcza, że w sumie teraz jeśli chodzi o moce, no to zostaje mi tylko żarłoczne stado, którego nie chcę. Podmuch, który aż tak mi się nie przyda. No i żądza krwi, która jest głównie do walki wręcz, więc no... no teraz kolejną runę to wydam chyba właśnie w żywotność, no a potem... zobaczymy. Potem najwyżej będę w podmuch inwestował. Ze wszystkich mocy, jakie tutaj mam, no to jest najbardziej interesująca. Tutaj, no jak na złość, nie wejdę. Okej. O Jezu, Jezus Maria, przecież tu jest kurwa do zniszczenia. Czekaj, moment. Dobra, nie mam żeby granatu, ale myślę, że na spokojnie mogę to zniszczyć po prostu mieczem. No oczywiście. Jesus. Ale patrzcie, jakbym tego kurde nie zauważył, to bym sobie potem na nagraniu pluł w ryj, nie? Wstań, podnieś, staw, napełnij. Ej, dziękuję. I ładnie, mam autozapis. Dobra, ale jeszcze sobie swój własny zrobię tak na wszelki. O tym starszym oczywiście. Dobra. Mój sprzęt jest gdzieś tutaj totalnie na dole. Jest kolejny płaczek. Jeszcze jeden. Na spokojnie dwie pół pizzy. Przepraszam bardzo, ty się... o 6 rano! Ty się mnie pytasz, gdzie jest cała pizza? Ja zjadłem jedną moją hawajską i z każdego się poczęstowałem po jednym, dwa kawałki. Obie, rano o 6. I to jest wszystko. Rano... więc ty mi powiedz, gdzie jest pozostała pizza. Dziś rano o 6, zanim wyszłem do pracy. Wziąłem dwa kawałki, cztery sery i tam było tak. Hawajska cała, bez jednego kawałka. Dla mamy. Cała ostra pizza z jalapeno. Mhm. Pół pizzy, czy tam jakiś tam, nie wiem, ta inna, imprezowa, nie wiem jak ona się to nazywa. To z remizy? Z remizy. I to sobie pół trójkąta na pół trójkąta. Bo ktoś na adres i odłożył. No. Gdzie to jest? Pewnie Kuba wpierdolił, bo trzy pudełka u niego były. Jedno z tą z remizy i dwa puste. Dobra, mam zapis, ale pytanie, czy to się uda. Za wcześnie, kurde, użyłem tego ataku. Wczytaj, to się dało zrobić. A to się dało zrobić tam trochę lepiej.
Ej, no, seriously? Dobra, trochę długo, żeś się toczył, Korvo. O, pięknie. Więcej rzeczy, które mogę zabrać. Wisekcja wieloryba. Coś dla was. To już nic nie ma. Przetwarzanie tranu. Okej, tego jeszcze nie było. Te drzwi do otwarcia. Remedium też tam jest. Jest mój sprzęt! Bardzo ładnie. To... Czekaj moment! Czy to jest? Pokaż mordę, pokaż mordę! Tak! O kurde, to jest Campbell! Nie, 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 stary. Nie, nie, nie. Ty tu sobie bardzo ładnie zostaniesz. Ja pierdolę. No, dla niego to kurde los nie jest zbyt łaskawy. Dobra, jeśli tam zgadzają się ilości potek, to akurat remedium nie będę całego wykorzystał, ale to jedno mogę. Zabieramy. To moje. 30 bełtów. Cała reszta. No i tak, remedia widzę, też się udały. Razem z eliksirami sokowa, które mogę dwa wykorzystać i mieć na kolejne. Także bueno. Bardzo bueno. Tutaj kolejne remedium. Dziękować. Jesteśmy z tej strony. No i... okej. Okay. Amuletów brak. Run też. O! Czekaj, czekaj. Na górę. Na górę. Tam jakiegoś trupa. Nic ciekawego przy sobie nie ma. No i dobra. A, zamknięto na klucz. A, to są te drzwi. No dobra. No ale od czego są... granaty, prawda? No i pięknie. Dziękuję bardzo. Przy okazji zużyję trochę tych granatów. Biorąc pod uwagę, ile ich zebrałem w tym miejscu. Praktycznie do pełna mam teraz tych granatów. Szkoda, że nie rzep granatów, ale... granaty też uda. No dobra, tu wszystko ogarnąłem. No to zwijamy się stąd. Zobaczmy, gdzie był ten amulecik tutaj. Gdzieś tam. Dobra, to jeszcze jego zgarniemy i przejdziemy sobie do bazy. O ile się da oczywiście tam przejść, no bo... zgodnie z tym, co gadali... zabójcy, może być z tym drobny problem. Ale to się przekonamy. Dobra, widzę i tak warto mieć ten mroczny wzrok włączony. Oho, kluczyk! Dobra, pozwól stary, że to przyspieszę. No, nie ma dowodów, nie ma problemu. Ajajaj, kurde, ale prawie go złapałem, co jest najlepsze. Czekaj, na co ten klucz w ogóle zdobyłem? Nie ma obiektów. Na wyposażeniu to chyba... A tak, będzie, pęk kluczy. No, klucz dobiorę na dworcu, akurat. Dokładnie to, czego potrzebujemy.
jeszcze raz zrzucę na amulet. 9 metrów pode mną. Spoko. Ter chleba. Same trupy. Pytanie, czy zabici przez Dauda, czy może przez zarazę. Dziennik Donowana, urywek podniszczonego dziennika. Nieźle. Tego. Krzepa 2, to było co? Wiadomo, krzepa 2 to jest po prostu upgrade poprzedniego. Mikstury dają ci umiarkowanie więcej zdrowia. No, dziękuję. Wiadomo, wtedy wykorzystywałbym mniej niż dwie mikstury, gdybym potrzebował sobie odnowić zdrowie. Ale znajduję tyle tych mikstur, że no... Ej, co to miało być teraz? Dziękuję. Tutaj wybuchająca flaszka, no tutaj oczywiście nie tykamy. To jakieś kolejne zwłoki. No lipa, trochę lipa. Ale większa lipa była teraz tecja od Janie Pawliłem, no ale... Kolejną miksturkę mogę wykorzystać przynajmniej. A resztę już sobie jedzonki uzupełnimy. Jeszcze więcej skorupiaków! Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Że już najmniej trochę pocisku. Come on, tyfie! Po co? Po co ci to było? Dla mnie to jest bez znaczenia, nie? Bo jakby... Ja chcę po prostu zużyć teraz trochę tych, nie? Chcę zużyć tylko trochę pocisku, żeby móc potem je potem zbierać. Żeby móc je potem zbierać. Bo nie wiem dlaczego typ tutaj po prostu się pojawił. Mógł sobie tego naprawdę oszczędzić. No. I niech się jeszcze drugi otworzy. Dziękuję bardzo. O, ładnie! Jeden pocisk, dwa załatwił. Bardzo fajnie. No, tych mega małych nie będzie na pewno perły, ale... Większe warto obadać. No dobra, już chyba wszystko ogarnięte. Jeśli o to chodzi. Tutaj proszę, akurat więcej granatów. A w sumie... Co mi tam? Jeden. Drugi. Popatrzcie, ta woda zatrzymuje cały ten. Ale to jest bardzo realistyczne, bo to jest akurat prawda. Jeśli rzucicie jakiś ładunek wybuchowy do wody, to nie dość, że to ogranicza siłę eksplozji, to jeszcze dodatkowo mocno, no, umiarkowanie mocno tłumi sam dźwięk eksplozji. Tylko to jest zależne od tego, jak duży ładunek wrzucicie i gdzie, coś na jak głęboką wodę. Dobra, runy jeszcze raz jak tam. Dwie, potrzebuję jeszcze jednej. No a tutaj jeśli chodzi o całość, no to nie ma nic do zgarnięcia. Więc dobrze. Zobaczmy, co się kryje z tej strony. Proszę bardzo, uzdrawiający eliksir sokołowa. Martwy płaczek. Zabity, tak mi się wydaje, że raczej nie przeze mnie.
już tu był wcześniej. Tak samo jak ten rewident. Ale tu mnie na przykład nie było. Wybuchająca flaszka. I poniekąd punkt wyjścia. Seriously? Dobra, to już było teraz strasznie głupie. A ja się właśnie wróciłem i nie wiem po co. Jeszcze bym zobaczył, czy tutaj na górę mogę wejść. Bo inaczej. O właśnie. Zobaczyć wzrokiem, czy jest tam w ogóle coś wartego uwagi. No a że nie ma, no to nie ma też co się. Na co tam iść. No i co? Idziemy. W takim razie. Do bazy Dauda. Tylko do samej bazy idziemy jeszcze tam. Mamy więcej zabójców. Tam coś jeszcze do zgarnięcia. Akurat wydaje się, że jest tutaj nie to. Wydaje się, że są szczury. Jako pętanie zakłócone, nie denerwuj mnie nawet. Dobra, przejdziemy sobie tędy. Zobaczmy, gdzie mnie tu wyrzuciło. Tutaj. Okej. To są grzyby morajów. Zbieraj, zabierz, zamknij. Dobra, mamy kolejnego szczura, żeby mógł się szybko cofnąć, tak więc wykorzystajmy go od razu. Żeby też oczywiście nie marnował okazji. No, biegnij, biegnij, biegnij. Dobra, spróbuj też przejść kawałek jako ten szczur, tacy niezauważeni. Wiadomo, na szczury to raczej zabójcy nie zwracają uwagi. Ja właśnie idę pod wodą. Tak, szczury są pod wodą i się nie topią. Intrygujące. Kolejny zabójca z kluczem, pewnie jest ten samym, którego już mam. Ale możemy zobaczyć. Dokładnie, dobiorę na dworcu. Chodź, chodź. Chowamy cię tutaj gdzieś. Ktoś to usłyszał, ale... Wróć, ktoś by to usłyszał, gdyby był wystarczająco blisko, ale że nie był, to się nie ma co przejmować. Następny pies jeden. Chcę podjeść. Myślałem, że się teleportował właśnie. No ej, serio? Drugi typ, który spadł po tym, jak go uśpiłem. No kurde. Wiedziałem, że mogę w niego zwykłym bełtem po prostu strzelić. Byłoby to samo. Proszę bardzo. Bazy. Wchodzimy. Ale samą bazą zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Zrobię sobie tylko zapisy, żeby... Zapis znaczy się, żeby się nic nie stało. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dishonored, w którym, też kto wie, może uda się nam pokonać, czy raczej załatwić samego Dauda. Ale pytanie brzmi, czy warto go zabijać, czy może jednak byłoby lepiej zostawić go samemu sobie.
Kto to wie? No, my się przekonamy dopiero w kolejnym materiale. Być może w kolejnym materiale. Tak więc ode mnie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!